Cześć, nazywam się Habib Moskin i chciałem Was przywitać w podcaście Into The Future. Ta edycja odbywa się pod hasłem Nowy, wspaniały świat Web3.0. Przybliżałem Wam przyszłość, która nas czeka. Dzisiaj z nami jest Marcin Cebula, współpracownik Witajcie. największej giełdy kryptowalutowej BitBay. Opowie nam trochę o tym, co to są te kryptowaluty, co to są giełdy kryptowalut i jak w ogóle zacząć z kryptowalutami, więc słuchajcie, będzie ciekawie. Cześć Marcin. Witajcie, dzień dobry. No i powiedz nam, czy to było takie największe twoje dziecięce marzenie, żeby zostać pracownikiem czy współpracownikiem giełdy kryptowalut? Czy zajmować się walutami <laughs> cyfrowymi? No nie, za, w czasie, kiedy byłem dzieckiem, to nikt nie myślało o kryptowalutach i moim marzeniem z dzieciństwa to było zostać kierowcą tira. To, okay. był, to był czas, kiedy no w Polsce brakowało praktycznie wszystkiego, a kierowcy tirów jeździli po całej Europie i, i po Bliskim Wschodzie i przywozili kolorowe piórniki, t-shirty, dresy i słodkie słodycze, także to było moje marzenie. Okay. czyli dosyć daleko zawędrowałeś od, od tej dziecięcej fantazji. Świat się zmienia, tak, świat, świat się, się zmienia. i właśnie porozmawiajmy trochę o, tym, o tej zmianie świata. Chciałem z tobą porozmawiać o kryptowalutach, więc zacznijmy może po prostu od tego, co to są te kryptowaluty i co to są giełdy kryptowalut. Waluty cyfrowe to są elektroniczne... Środki, które mają jakąś określoną albo funkcjonalność, albo wartość. Są tworzone w założeniu swoim, są tworzone z myślą o wykorzystaniu w konkretnych projektach, z reguły internetowych, aczkolwiek też waluty cyfrowe mają zastosowanie w projektach takich tradycyjnych, naziemnych, mogą mieć. Z reguły mają określoną wartość i waluty również powinny Zdrowe waluty cyfrowe powinny mieć też również użyteczność, okay. którą A... można wykorzystać, którą użytkownicy mogą wykorzystać w określonych celach. Czyli to się, jak to się różni od takiej złotówki, którą mam cyfrowo w moim banku? Bo ja też jej nie widzę, nie dotykam jej zazwyczaj. Płacę kartą, wszystko jest tak naprawdę cyfrową reprezentacją. To jaka tutaj jest różnica? No, w przypadku pieniędzy tych tradycyjnych, tak zwanych fiducjarnych, czy, czy potocznie w branży nazywanych fiatami, Pieniądz ten tradycyjny ma, ekwi, powinien mieć pokrycie w złocie. Tak? Ekwiwalent w złocie powinien mieć. No, ostatnie lata pokazują, że, że ten standard no, na pewno nie jest już utrzymywany i drukarki poszczególnych banków państwowych produkują bardzo dużą ilość pieniądza bez pokrycia. Natomiast w przypadku walut cyfrowych, te waluty mają w zależności od zapotrzebowania ze strony klientów, to klienci decydują, Jaka jest wartość danej waluty? Czy, czy użyteczność danej waluty jest wysoka i zapotrzebowanie jest większe, i cena rośnie, czy może wręcz? Dochodzi do spekulacji, bo jest też bardzo duże, duży obszar tego rynku walut cyfrowych, który jest związany z zarabianiem pieniędzy na zmianie kursów, na zmianie wartości. I tutaj przechodzimy właśnie do tego, o czym, o co, o czym o co zapytałeś przed chwilą, czyli co to są te giełdy. Ale poczekaj, daj mi jeszcze chwilę, tak. bo ja teraz tak rozumiem: OK, no mam dolary, mam złotówki, czyli mam różne waluty i mogę zarabiać na różnicy w cenie. I tak. ty mówisz, że ta różnica w cenie różnych walut cyfrowych. Też powstaje i też można zarabiać na zamianie tych walut, również na te tradycyjne waluty, tak jak nazwałeś to fiatowe, ale wskazałeś, że one mają też jakąś swoją użyteczność, czyli ten cyfrowy pieniądz, on ma też cyfrowe możliwości, tak? I, i rozumiem, że na przykład ten popularny Ethereum, Ethereum, on daje jakieś dodatkowe funkcjonalności. Czyli jak ja posiadam pieniążki standardowe, to mogę iść do sklepu i je kupić, mogę coś kupić. Ale kiedy mam Ethereum, to mogę go wymieniać dowolnie na produkty po jakimś tam kurcie, ale mogę go jeszcze użyć w jakiejś cyfrowej konstrukcji, tak? tak oczywiście. No, po, podstawowa funkcjonalność walut cyfrowych to jest ta y, funkcjonalność płatności, mhm. tak? czyli w projektach, w projektach internetowych, w projektach takich zaawansowanych, szczególnie z wykorzystaniem blockchaina, bardzo często natywny, jest tak zwany natywny token, czyli token, który jest emitowany przez Założycieli danego projektu, organizatorów danego projektu. Oni na początku emitują ten token, sprzedają, namawiają ludzi do, do tego, żeby kupili, bo mają pewną wizję swojego projektu i obiecują, że w przyszłości, jak ten projekt się powiedzie, i będzie rosła liczba użytkowników będzie rosła liczba transakcji czy płatności związanych z usługami, które oni oferują na swojej platformie, to wartość tego tokenu będzie rosła i to jest podstawowa ta funkcjonalność, czyli funkcja płatnicza za usługi na danej platformie w danym projekcie. To brzmi strasznie podobnie do Amber Gold. Ba, nie podpisałbym się w 100%, jest pewien procent podobieństwa, natomiast prawdą jest, że dużo projektów w tej chwili internetowych, czy do tej pory tych internetowych z wykorzystaniem walut cyfrowych, nie zakończyła się sukcesem i ci początkowi inwestorzy rzeczywiście mogli stracić swoje, swoje zainwestowane czy środki, czy przeznaczone na zakup tokenów z myślą o zwiększeniu wartości. Także tutaj na pewno każdy, kto będzie zainteresowany wejściem, w ten świat kryptowalut musi mieć to na uwadze, że ryzyko jest naprawdę spore. Okay, czyli to też jest taka forma inwestycji, czy kupowania udziału w nowych projektach, które mają potencjał, ale mogą się też nie powieść. Oczywiście. Czyli jest to taka rola inwestorska, czyli podsumowując, mamy tą rolę pieniądza, czyli wartości, za którą możemy nabywać produktów. Mamy użyteczność cyfrową w każdym z tych projektów, tak. i te projekty mają różne użyteczności. Tak. To może nie zdążymy tego opowiedzieć, ale od przeprowadzenia jakichś bezpiecznych transakcji do analizy danych. Ale też dodatkowo są taką reprezentacją tego, że kupujesz jakby udziały w jakimś przedsięwzięciu, czy wspierasz go po prostu? Bardziej to drugie stwierdzenie, bo są oczywiście tokeny, czy, które pozwalają na nabycie udziału jakichś przywilejów, takich bardziej zaawansowanych, znanych bardziej z rynków finansowych, jak właśnie udział w danym przedsięwzięciu, w danej firmie, czy udział w zysku, ale to już są instrumenty bardzo zaawansowane, tak zwane security tokeny i one... One są już obwarowane wieloma takimi przepisami, które należy spełnić, jeżeli chce się to zrobić zgodnie, zgodnie z prawem. Nie, nie można wypuścić tokenu takiego prostego na, na smart kontrakcie i obiecać, no to teraz kto kupi jeden token, to ma 1% udziału w tym przedsięwzięciu. To też trzeba uważać na tego typu obiecanki, bo niestety zdarzają się również, nawet w, 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 w tym roku widziałem kilka takich projektów, które coś takiego obiecywały. Wały. Czyli na to mamy uważać. Trzeba uważać. Okay, tak. Ale rozumiem, że jeżeli chcę kupić krypto, to po prostu korzystam z giełdy, tak zwanej giełdy krypto. Tak? E, giełdy kryptowalutowe to są platformy elektroniczne. To jest taki marketplace, taki, takie targowisko, na, na którym spotykają się dwie strony. Operator giełdy nie sprzedaje. Operator giełdy daje warunki techniczne, technologiczne do tego, żeby dwie strony transakcji spotkały się w danym miejscu i mogły przeprowadzić transakcję. Jedna strona, jedna strona przedstawia swoją ofertę kupna, druga patrzy, czy ta oferta jest dla niej atrakcyjna. Jeżeli tak, to dochodzi do transakcji, klika, kupuje. Jeżeli nie, przedstawia swoją kontrofertę z reguły. W odmiennej cenie. I w ten sposób powstaje tak zwany order book, czyli księga ofert. I w zależności od tego, i po jakiej cenie chcemy kupić, czy po jakiej cenie chcemy sprzedać, to możemy skorzystać albo z tego, co już jest wystawione, albo przedstawić swoją ofertę. Brzmi strasznie skomplikowanie, ale tak. jakbym chciał tak po prostu wejść, kliknąć i kupić i zapłacić przelewem, czy da się to zrobić? Da się Chcę to zrobić. Chcę dzisiaj nabić bitcoina, tak. a ktoś mi powiedział, że warto. Giełdy się do tego też przygotowały, bo to ten model, który ja przedstawiłem, jest rzeczywiście dla, dla bardziej zaawansowanych hmm. uczestników tego rynku kryptowalutowego. Natomiast giełdy się przygotowały dla tych początkujących no. e, graczy, tak nazwijmy, czy inwestorów, w ten sposób, że przedstawiają w uproszczony interfejs przedstawiają ofertę nazwijmy to kantorową czyli da się po prostu wejść kupić tak wchodzi się do do minimalistycznej minimalistycznej tej części serwisu giełdowego gdzie jest tylko pokazana cena za jaką giełda Sprzedaje w tym momencie na przykład Bitcoina, albo po jakiej cenie odkupuje. Czyli nie ma już tutaj tego tematu wystawiania ofert, sprawdzania ofert, klikania nie, i tak dalej. Po prostu kupuję. Deklaruję tylko, deklaruje tylko, tylko, jaką wartość w złotówkach chcę na przykład przeznaczyć na Bitcoina i transakcje w bardzo prosty sposób przeprowadzam kilkoma kliknięciami. Dobra, a czy nie z nadużyciem. Mówienie o ludziach, którzy nabywają, nabywają tych kryptowalut inwestorzy, no, ja w sumie nie czuję się jako inw jak inwestor, bo nie znam się kompletnie na tym rynku. Wszystko zależy, jaka, jaka jest intencja, tak naprawdę. Jeżeli ktoś wchodzi w świat kryptowalut, to rzeczywiście intencje mogą być różne. To co możemy zrobić oprócz tego takiego tej spekulacji, czyli inwestowania z myślą o zysku? Że A no właśnie, no powiedzieć. bo tutaj ja, ja rozróżniam inwestora od spekulanta i od osoby, która kupuje tokeny, bo Oczekuje, chce skorzystać z tej funkcjonalności, która stoi za danym, za danym tokenem. Więc według mnie inwestor to jest osoba, która rozmyślnie czy, czy w, w przemyślany sposób podchodzi do tematu zakupu walut cyfrowych i planuje, że jego że wartość danego, danej waluty cyfrowej zmieni się w czasie, tak, bo można zarabiać na spadkach i na, na wzrostach również. Natomiast spekulant przeprowadza operacje bardzo dynamicznie w, w relatywnie krótszym okresie czasu, wykorzystując krótkookresowe wahania, również wykorzystując różne dodatkowe instrumenty, jak na przykład dźwignie. Natomiast ta ostatnia grupa. Użytkowników walut cyfrowych jest również coraz większa, bo coraz więcej serwisów wykorzystuje, daje możliwość dokonywania płatności, czy swoimi własnymi tokenami, czy tymi najbardziej popularnymi jak Bitcoin czy, czy, czy Ethereum. No dobra, słuchaj, bo ja się zastanawiam i mam teraz okazję zapytać, po co mi właściwie te krypto? Do czego ja ich mogę użyć, tak powiedzmy wprost, bo mówimy cały czas o, o, o takich abstrakcyjnych rzeczach. Ja bym chciał wiedzieć, czy ja mogę, na przykład, za Bitcoina kupić samochód. Tak, są już takie serwisy. Oczywiście, myślę, że w Polsce dałoby się znaleźć. Znam taki jeden, jeden serwis, który, który oferuje również taką funkcjonalność taką możliwość płatności. Natomiast na świecie jest to coraz bardziej popularne rozwiązanie, dające możliwość dlaczego? Dlatego, że opcja płatności z wykorzystaniem walut cyfrowych daje łatwość i szybkość i ograniczenie kosztów jeżeli chodzi o przeprowadzenie tych transakcji szczególnie przy rozliczeniach jak ja to mówię transkontynentalnych czyli my w Europie mamy system SEPA gdzie przelewy w euro są relatywnie już w tym momencie tanie ten koszt jest kontrolowany natomiast jeżeli byśmy chcieli wysłać środki określoną ilość środków do Stanów Zjednoczonych czy do Australii czy do Singapuru to nagle się pojawia Swift system międzybankowy Swift ten między narodowy, Gdzie tak na dobrą sprawę dla każdej transakcji e, koszty są nieznane, bo poszczególne banki, które biorą udział pośredniczą przy tej transakcji, naliczają własne stawki i czas realizacji takiej operacji jest również nieznany z reguły kilkudniowy. Więc, no więc, więc waluty cyfrowe dają ludziom możliwość zoptymalizowania czasu transakcji i kosztów transakcji. I również trzeba pamiętać, że jest naprawdę już bardzo spora grupa osób na świecie, którzy zarobili bardzo dużo pieniędzy, ale właśnie w walutach cyfrowych są milionerami. Takimi bitcoinowymi. Oni mhm. zarobili na kilku hostach, które miały miejsce. Oni zarobili na miningu, czyli na generowaniu, na kopaniu tych, tych na przetwarzaniu transakcji związanych z tymi walutami cyfrowymi i oni są, są posiadają te, te, te swoje aktywa, to swoje bogactwo właśnie w tych em, aktywach cyfrowych. No I właśnie, bo i... tutaj mówisz o tym, że miningi, bo na razie powiedzieliśmy, że można kupić krypto od kogoś. Tak. Ale drugi sposób pozyskania krypto to stworzenie ich. Tak. I tak jak mamy mennice, które, czy drukarki, które drukują tak. pieniądze, to jak się wytwarza te, te kryptowaluty? To są, tworzenie kryptowalut jest uzależnione od tego, jak dana waluta została zaprogramowana. Tak? Bo trzeba pamiętać, że waluty cyfrowe są pochodną tak zwanych smart kontraktów, a smart kontrakt jest to program. Jest to program, który osoby, które tworzą smart kontrakty, jak gdyby kreują funkcjonalność danej waluty cyfrowej. I tutaj, w zależności od standardu, który zostanie przyjęty, to również opcja generowania tych walut cyfrowych może być różna. Okej, okay. o smart kontraktach na pewno jeszcze opowiem sobie w innym podcaście. Także jeżeli będziecie mieli ochotę się dowiedzieć do czego można wykorzystywać e, walutę cyfrową, e, zobaczcie, e, ale i takie podstawowe pytanie, czy to jest w takim razie bezpieczne, skoro ktoś może tworzyć, e, możemy się wymieniać dowolnie, czy bezpiecznie jest być takim bitcoinowym milionerem? Chciałbym być bitcoinowym milionerem i mieć problem, czy to jest bezpieczne, tak? rozpatrywać, czy to jest bezpieczne. Oczywiście trzeba bardzo uważać, trzeba być bardzo ostrożnym. Jeżeli już posiadamy te waluty cyfrowe, to na pewno trzeba zadbać o podstawowe elementy bezpieczeństwa. Taką pierwszą kwestią, która jest w zasadzie najważniejszą, to jest w bezpieczny sposób przechowywanie klucza prywatnego do portfela, na którym mamy Mamy te nasze waluty Ola, cyfrowe. Hola, spokojnie, to wiesz za dużo informacji. <śm> Jak mam gotówkę, to po prostu wkładam ją do portfela tak. i myślę o tym, żeby jej nie tak. zgubić, żeby nie wypaść z tak. kieszeni. Albo tak. mam to lepiej na koncie, mam swoją kartę zbliżeniową tak. i tyle. A tak. ty mi mówisz, że muszę mieć jakiś specjalny portfel, klucze. Mogę przechowywać, jeżeli, jeżeli wrócimy do tego elementu, do tego miejsca, gdzie rozmawialiśmy, w jaki sposób nabyć waluty cyfrowe to znowu jest kilka opcji. Tak? Mogę kupując na, na danej platformie, mogę te środki tam przechowywać, mogę tam prze, te, te waluty cyfrowe, które kupię, tam trzymać. Ja nigdy tego nie polecam. Dlaczego? G Dlatego, że... Jako, jako współpracownik giełdy mówisz, że lepiej tego nie robić? Może nie jak inaczej. Historia zna przypadki giełd, które miały bardzo słabe zabezpieczenia hmm. i miały miejsce no, różne takie niebezpieczne zdarzenia, które kończyły się również... No, niestety, ale kradzieżą środków tych cyfrowych, które były na, na giełdzie. Ja zawsze powtarzam, że platformy te elektroniczne, te, te giełdowe są w pierwszej kolejności do tego, żeby przeprowadzać transakcje, a nie przechowywać środki. Czyli tutaj standardowa zasada, że standardowe pieniądze zabezpieczamy w standardowy sposób, cyfrowe musimy zabezpieczyć w cyfrowy sposób. I najbezpieczniej oczywiście jest w cyfrowej skarpecie, ale jako, że nie ma cyfrowych skarpet, mamy cyfrowe portfele. Mamy cyfrowe portfele topowywać... dokładnie. W tej y... chwili technologia już pozwala na to, że kupionego Bitcoina możemy przechowywać na, na swoim smartfonie, możemy przechowywać na swoim komputerze, możemy przechowywać na zewnętrznym portfelu tak zwanym sprzętowym, i mieć nad tym pełną kontrolę. I to są, to są takie kanony bezpieczeństwa, które są, które każdy początkowo Początkująca osoba, która chce się zająć e, k, obrotem e, czy kupnem, sprzedażą walut cyfrowych, powinna o tym pamiętać, okay. że, że bezpieczeństwo jest tak samo ważne jak w przypadku walut tych tradycyjnych, bo jeżeli ja schowam gotówkę do portfela i nie będę pilnował tego portfela, to wcześniej czy później ten portfel zniknie. Jeżeli e, będę, będę miał kartę płatniczą, środki na rachunku bankowym po, z kartą płatniczą, która też w jakiś sposób taki niezbyt rozsądny, e, będę, będę się nią posługiwał, czy, czy, czy gdzieś ją zgubię, nie zabezpieczę, e, też się narażam na ryzyko straty, straty pieniędzy. Także tutaj mówimy cały czas o podobnych kwestiach, tylko trochę w innym wymiarze technologicznym. To powiedz mi teraz i powiedz nam wszystkim, czy skoro można oszukać na wnuczka, to czy można... Można oszukać na cyfrowego wnuczka. Tak, tak. Ja sam dostaję regularnie co, co tydzień, kilka razy w miesiącu, dostaję telefon z propozycjami, z informacjami, że właśnie któraś platforma przyznała mi jakąś tam część bitcoina i Potrzebują tylko połączyć się z moim komputerem, po to, żeby właśnie sprawdzić adres, upewnić się, że ten adres, na który chcą przesłać mi tą część bitcoina, jest prawidłowy, także też nic nie ma na świecie tak na dobrą sprawę za darmo, szczególnie przy takich rozmowach telefonicznych albo przy jakichś korespondencjach mailowych. Naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie dać się złapać w sidła oszustów którzy na, e, prac, mają wypracowane schematy i e, wykorzystują ludzi do na, naiwność ludzką i chęć zbogacenia się i niestety bardzo, bardzo często się to kończy m, bardzo źle e, po prostu kradzieżą tego, co mamy na rachunkach bankowych albo na portfelach elektronicznych. Pamiętajcie, uważajcie na wirtualnych wnuczków, ale e, no. pytanie tutaj, czy nie jest w takim razie tak, że łatwiej oszukuje się w walutach cyfrowych, bo jest tutaj ten element bezpieczeństwa i anonimowości, o którym słyszymy czy to prawda z tą anonimowością czy to zależy wydają jakąś anonimowość To zależy to wbrew pozorom, wbrew pozorom waluty cyfrowe nie są takim idealnym rozwiązaniem dla różnego rodzaju przestępców oszustów którzy zamieniają gdzieś nielegalnie pozyskane pieniądze na waluty cyfrowe i tak dalej i, i wydaje się że są anonimowi tak Nie jest coś takiego właśnie specyfika walut cyfrowych bazuje na tak w blockchainach, czyli na, na sieciach y, y, zawierających bloki z informacjami. I tak na dobrą sprawę są pojedyncze y, systemy, y, y, pojedyncze takie specyficzne y, waluty cyfrowe, które mają w pełni anonimowe blockchainy, czyli nie można prześledzić operacji, y, są jak gdyby no, anonimizowane te operacje. Ale te waluty są w, ostatnim, w ostatnich latach sukcesywnie usuwane z tych legalnie działających giełd. Każda waluta cyfrowa jest rejestrowana w bloku, jest rejestrowana w księdze, tak? mm. każda operacja. I tak na dobrą sprawę można się skutecznie cofać, krok po kroku do tyłu, żeby sprawdzić, Skąd dana operacja wyszła? Tak? kto jest autorem, kto wysłał pierwszą, 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 pierwszą w cudzysłowie umownie tego Bitcoina, tak? i gdzie przez które portfele, przez jakie adresy ta, ta operacja przechodziła. Także wbrew pozorom, waluty cyfrowe nie są idealnym rozwiązaniem tylko dla, dla, dla przestępców, bo nie są w pełni anonimowe. Tu Jednak słyszymy od polityków czy tak. z telewizji, słyszymy o handlu bronią, o narkotykach, tak. o pornografii dziecięcej tak. właśnie w kontekście kryptowalut, ale mówisz, że tutaj ta branża po prostu przeżywa ewolucję? Tak, stronę. Zdecydowanie tak. Dobrze to nazwałeś, przeżywa ewolucję również w kwestiach regulacyjnych. Mhm. Ja kilka lat temu jak zaczynałem zajmować się tematem pracą właśnie na, na, na platformie giełdowej. To konto na giełdzie można było założyć, używając tylko adresu mailowego. Natomiast w tej chwili największą udrę... udręczo... największym problemem dla użytkowników giełd, tych legalnie działających, jest ciągły AML. Żeby, giełd... żeby założyć konto na platformie giełdowej, no, niestety trzeba. To jest tak jak z rachunkiem bankowym już w tym momencie, czyli nie wystarczy tylko adres mailowy. Musisz pokazać dowód osobisty, musisz pokazać potwierdzenie, gdzie mieszkasz, musisz przejść tak zwany test żywotności, czyli wykonać wideoweryfikację, że to jesteś tą osobą, która jest na tym dokumencie, który pokazałeś. A następnie trzeba również pokazać, że środki, które chcesz inwestować, czy zainwestowałeś, pochodzą z legalnego źródła. W ten sposób giełdy również ograniczają właśnie to zjawisko wykorzystywania ich platform do nielegalnych operacji z wykorzystaniem walut cyfrowych. Także te regulacje są coraz bardziej zbliżone do tego, z czym mamy do czynienia w banku. Że I... powinniśmy się bać tych regulacji? Bo z tego, co mówisz, to jeżeli to wyregulujemy do końca, to właściwie będziemy mieli po prostu waluty, takie ja, waluty fiatowe. Ja jestem zwolennikiem uregulowania rynku walut cyfrowych na świecie. Dlaczego? Dlatego, że pracując na co dzień z walutami cyfrowymi, jest gdzieś zawsze któraś, nie wszystkie platformy mają ten problem. Ale moje projekty dotyczą, dotyczą również przetwarzania czy wymiany walut tych tradycyjnych światowych na waluty cyfrowe. Ale żeby to zrobić, ja potrzebuję rachunek bankowy. A niestety w Polsce i w Europie w Polsce nie mamy regulacji dotyczących walut cyfrowych. Z jednej strony nie ma zakazu, nie, nie są obrót walutami cyfrowymi, nie jest zabroniony. Natomiast z drugiej strony banki nie są zainteresowane współpracą z projektami, które w jakikolwiek sposób dotykają tego rodzaju operacji z wykorzystaniem walut cyfrowych. Powiem więcej. Znam przypadki, wiele takich przypadków, gdzie firmy nie związane z branżą krypto, ale mające potrzebę zakupu walut cyfrowych po to, żeby na przykład rozliczyć się z kimś właśnie w Singapurze szybko, tanio i e, skutecznie, e, założyły konto na danej platformie, żeby m, dokonywać wymiany. Wysłały pieniądze ze swojego rachunku bankowego, po czym bank się zorientował, że środki poszły na platformę cyfrowalutową i wypowiedział rachunek bankowy. Dlaczego? Ej, czyli dlatego. Nie jest, dlatego tak łatwo nie jest tak łatwo być kryptowaluciarzem w Polsce. Nie jest tak łatwo. No to słuchaj, bo to jak być influencerem w dzisiejszych czasach, bo wydawałoby się. Że te kryptowaluty są idealnym środkiem płatniczym właśnie dla influencerów, dla twórców, którzy działają w tej sieci cyfrowej, no bo skoro wytwarzają cyfrowe dobra, mogą przyjmować cyfrowe płatności i nie przejmować się całym tym systemem. Albo na przykład co z ludźmi, co z przemysłem pornograficznym, który bardzo szybko załapał ideę kryptowalut. Czy Pamiętajcie że, pamiętajcie, że waluty cyfrowe są bardzo dobrą alternatywą dla um, tych rozwiązań analogowych, tych tradycyjnych jak karty płatnicze, wiza, mastercard, która nie lubi um, tych branż high risków, te, tych, tych branż takich entertainment właśnie z, z pornografią, z hazardem, z, z bettingiem, czyli um, z zakładami bukmacherskimi i tutaj waluty cyfrowe bardzo dobrze uzupełniają czy, czy wypełniają tą lukę po tych tradycyjnych e, rozwiązaniach płatniczych, które oceniają, że jest zbyt duże ryzyko, aby obsługiwać w taki codzienny sposób, na, na, w, w codziennym wymiarze transakcje z wykorzystaniem ich instrumentów finansowych. Bo ze względu na ryzyko fraudów, nadużyć, wykorzystania kradzionych kart płatniczych i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że kryptowaluty wypełniają pustkę, którą stworzyły tradycyjne systemy płatności, które na przykład zrezygnowały. Tak. Mastercard Divisa zrezygnowała ze współpracy z Pornhubem. Pornhub automatycznie zaadoptował możliwość płacenia w kryptowalutach, i wydaje się, że jest to takie wypełnienie próżni. Tu powiedz mi jeszcze w takim razie, zamień się teraz w taką wróżkę. Tak. Wyobraź sobie, że masz kryształową kulę tak. i powiedz nam, co nas czeka w kontekście tym krypto nie za 3-4 lata, tylko za 10 lat. Ultra trudne pytanie. 10 lat to jest bardzo duży wymiar czasu w naszych dzisiejszych realiach, takich, gdzie technologia w zasadzie z kwartału na kwartał się bardzo dynamicznie zmienia. Tak naprawdę to wydaje mi się, że trzeba śledzić działania e, takich ludzi jak Zuckerberg z, z Facebooka czy, czy Elona, e, wizjonerów, którzy... Mają wizję, yy, tworzą rozwiązania, mają możliwość tworzenia rozwiązań pod swoje wizje i pokazania ludziom. A teraz z tego korzystajcie, tak? Ja to, my to wymyśliliśmy i teraz z tego korzystajcie. Ja uważam, że w ciągu, może nie 10 lat, ale krócej 5 lat yy, pozwoli na to, żeby pojawiły się waluty cyfrowe narodowe, mhm. czyli tak zwane stable tokeny, których wartość jest powiązana z walutą danego kraju. Tak? Słyszeliśmy o, 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 o Polskim Złotym, który też ma być cyfrowy. Bank Polski, PKO BP uruchomił zastrzegł sobie nazwę, zastrzegł znak. Rafał Zaorski też tworzy cebuliona. Chiny już są naprawdę bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o elektronicznego juana. I tutaj powiem taką ciekawostkę: to nas niestety czeka. Pieniądz elektroniczny, narodowy, ten rządowy, to jest coś, z czym wcześniej czy później wszystkie kraje to się pojawi we wszystkich krajach. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, że prawdziwa, ta żywa gotówka, klasyczna gotówka jest droga w utrzymaniu. Trzeba drukować, trzeba liczyć, trzeba przewozić. Nie jest też w 100% bezpieczna, tak? bo w zależności od tego, jaka jakiej wartości transakcja ma być w cudzysłowie nielegalna, no to się pojawia albo koperta, albo reklamówka, albo jakieś pudełko z gotówką, albo wręcz paleta cała. Tak? Czy to nie jest tak, że to dla konsumenta, czy odbiorcy, tej, czy użytkownika tej gotówki jest po prostu niebezpieczne? Wspominałeś o tym, że można wyśledzić każdą transakcję, zazwyczaj w krypto. Tak. Czy to nie jest tak, że kiedy państwo wprowadzi swoją kryptowalutę, to nawet tych 20 zł od babci nie będziemy mogli ukryć przed fiskusem. Dokładnie tak. Dokładnie tak i powiem, będzie jeszcze gorzej. Chińczycy tak skonfigurowali swojego yuana, tak testują, że elektroniczny yuan będzie może mieć okres ważności, czyli wypłacając komuś jakieś środki rządowe. Może być powiedziane, że masz teraz 6 miesięcy na to, żeby wydać. Nie możesz akumulować, nie możesz odłożyć, nie możesz sobie przechowywać tego na czarną godzinę. Masz tylko 6 miesięcy, żeby wydać. Powiem więcej, tego juana można skonfigurować, że możesz wydać do 6 miesięcy, ale na przykład tylko na produkty spożywcze. Czyli jest kontrola, na co jest to wydawane. I teraz sobie wyobraźcie, polskie 500 zł, 500 plus, wydawane w wersji elektronicznej z przeznaczeniem tylko na rzeczy, które e, dla dzieci, związane z wychowaniem dzieci, typu małpki, jakieś, ale zabawki, a nie też szklane. Nie I zobaczcie, co się wtedy, wtedy zacznie dziać, tak? W jaki sposób rząd, rządy zaczną kontrolować, na co my wydajemy pieniądze, jeżeli przejdziemy na tą wersję elektroniczną. To jak mamy się ustrzec przed taką dystopijną przyszłością, w której rząd kontroluje nawet to, na co możemy wydać pieniądze? Bo to jest chyba takie największe tak. ryzyko tych kryptowalut w takim razie. O tym mówisz. Tak, no to, są, to są rozwiązania scentralizowane. Tak? Kryptowaluty mają etykietkę, że to są rozwiązania zdecentralizowane, ale tak, czyli poza kontrolą. Są jak gdyby uniwersalne, jeżeli chodzi o funkcjonalność i nie ma nikt na nie wpływu. Natomiast zobaczcie, dochodzi do ewolucji z rozwiązania zdecentralizowanego przechodzimy na rozwiązanie scentralizowane, kontrolowane. I ale w wersji elektronicznej, tak? czyli wykorzystujące tą bazę, która tkwi skąd, skąd pochodzi Bitcoin, skąd pochodzą waluty cyfrowe. Co się stanie, czy to jest ryzyko dla nas? Ja wierzę w ludzkość, wierzę w właśnie w takich wizjonerów, którzy, Stalin, którzy są Hitler, Pol Pot, słuchaj, Ach, czy nie, możemy nie nie nie, nie, w nie 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 tych ludzi, nie tych ludzi miałem na myśli. Natomiast y, y, ludzie mają zdolność y, znajdywania rozwiązań, obejść. Więc jeżeli y, waluty cyfrowe narodowe będą przeszkadzały w funkcjonowaniu, na pewno pojawi się jakieś alternatywne rozwiązanie. Co to będzie? Nie wiem. To jest, to jest, to jest geniusz ludzkości, że potrafi właśnie w, w tego typu sytuacjach stwarzać coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, Marcin, na pewno dało nam dużo rzeczy, nad którymi możemy się zastanawiać. Pomyślmy o tym, czy idąc do wyborów następnym razem, zamiast pytać o program partii, zapytajmy o program cyfrowych walut. Być może to właśnie politycy powinni pomóc nam w Zapewnieniu nam lepszej przyszłości, a nie dystopijnego, potwornego scenariusza, w którym państwo chce kontrolować każdy nasz ruch. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję. To było Into Tech Future, nowy, wspaniały świat Web3. Dzięki, Marcin. Super, dziękuję do bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.